Siema, siema, jestem Rajo Dzipio, to jest kolejny z naszej serii Podwórko Kolinisty. Zamówcie sobie widzowie tutaj na czacie. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych oraz was też tutaj zapraszam na Twitcha. I jak coś, to tak prosiłbym o łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale. Byłem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, bo dzisiaj odcinek bardzo ciekawy może być, myślę, dla was. Dużo nowych nabytków będzie między innymi. No i w sumie gdzie jesteśmy? Widzicie na przed sobą naszego Mercedesa. Tak, tutaj. Ale gdzie jesteśmy? Słuchajcie, pojechaliśmy z Krzyśkiem do salonu, nie? Do salonu. No naprawdę do salonu pojechaliśmy. Do salonu Volkswagena. Bo Krzyśek, jak zobaczył Mercedesa, to po prostu nie mógł wytrzymać. Powiedział, kurde, no fajnie ten samochód, też chcę mieć samochód, nie? A tak to się stało, że w sumie mamy garaż postawiony na gospie, już teraz blaszaka, zobaczcie go pewnie później część odcinka, więc akurat na dwa wjazdy, znaczy na dwa samochody. No i Krzychu mówi, że też chce samochód, ale on chce coś nowszego, nie? Więc poszedł sobie wybierać samochód i tak kurde nie czekam, aż on przyjdzie, tak mówię, wyjdę na dwór, bo już trochę ciepło się zrobiło, może tak otworzę samochód i sobie siądę. Albo tak, o, nie wiem, o, sobie siądę na chwilę i poczekam na niego. Gdzie on jest, kurde, nie? No więc jestem sam ciekaw w ogóle, co tam wybierze, co tam ciekawego znajdzie dla siebie. Chcę jakiegoś golfa kupić, nie wiem, czy szóstkę, czy siódemkę, czy ósemkę, coś takiego, nie? Rajo, ty idziesz? Chodź mi pomóż, bo nie mogę się zdecydować. Jak się nie mogę zdecydować? Czekaj. Chłopie, tam jest, nie, dobra, zamykaj i chodź. No dobra, a coś fajnego tam masz na oku? No chłopie, wszystko jest fajne. Ja bym najpierw wszystkie wykupił stąd. A jaka cena? Wow. Taka w miarę promocyjna, czy jednak takie raczej średniawki? Nie, no jak z salonu, chłopie, nie? Takie 50 tysięcy, jeszcze jakiś rabacik będzie, na spokojnie. Chłopie też, no. No i co ty robi ten stary gruz? Dwójka. No to pewnie ich klasyk jakiś, nie? Że ten postawili. Ale no. Takiego też bym przyjął, nie? No, też bym przyjął, no spokojnie. Jak sąsiada, nie? Tylko sąsiada ma trochę starszego, a tu widzę taka nówka, bielutkie. No tu jest ten, no. Wszystko oryginalne, nie? No dobra, widzę, że fajne te samochodziki, który ci. No i teraz mam problem, żeby, nie wiem, jakiś zielony może, jakiś pomarańczowy, albo czerwony. Nie wiem, chłopie. Powiem ci w sumie, że taki zielony ładnie wygląda, nie? Ładnie wygląda zielony. Nie wiem. Chociaż z drugiej strony to taki mafioza, to może jakieś ciemniejsze kolory, bo też, nie wiem, szary. Albo ten właśnie może taki wiesz, taki jak ten granitowy? No? Albo czarny są sobie może. Czarny? No, może taki czarny, może. Tu jakiś taki bielszy, nie wiem, A to zielony gościa nie ma co się prowadza? Co to tak puste jest? To nie wiem, no tu... Jakiś facet będzie tutaj nagadywać, żeby ci największy wcisnąć, nie? Znaczy no, no na najdroższy. najdroższy, nie? Żeby wydać. No dobra, no to... I co, w końcu na co się decydujesz? Nie wiem, tak muszę popatrzeć, wszystko eleganckie. Już dobra, wiem, że na pewno ten odpada, tego nie wybiorę. Czemu? I tego nie wybiorę. Okej, okay, tych dwóch nie wybiorę, bo to jest wersja R-ka, a ja nie chcę R-ki. Aha, no, faktycznie, one są różnią się tym, że mają ten pasek czerwony, tak? Tak. Okej. Okay. To też jest R-ka zielona, z tego co widzę. R-ka też? No. Tak, też jest R-ka, dobra, okay. To też odpada wtedy. No dobra, czyli zostaje nam granitowy, czarny. Ten pomarańczowy, szary i czerwony. Na czerwony tak paska nie widać, więc sam czerwony odrzucił, bo tak trochę wiesz. One są wszystkie takie same, tak? Tylko się różni ich kolor. Jakby, no. Tak. Aha, zgadza się. Okej. No dobra, co w sumie... Dobra, to ten czerwony też odpada wtedy. To w sumie najlepiej, jakby tak patrzeć pod wszystkim, to wydaje mi się, że czarny byłby spoko, nie? Taki no, na czarny jest tak ładnie się tak... No, rzuca się w oczy bardzo, nie? Będzie widać na pewno. Spoko. No. No szary dokładnie. Albo czarny, nie? Najlepszy. Ten granitowy w sumie tak może jakbyśmy ten odrzucili. Jak ja bym wybierać miał, to chyba wziąłbym właśnie czarny, nie? No mi tak też chyba tak się wydaje, żeby czarny chyba. To co, bierzesz czarnego? Tak, czarny, zaklepane. Dobra, to idź sam z gośćmi gada, ja też jestem z kamery, to tam z chwilę widzę i pogadam. I ten, i potem, no przyjdziesz do samochodu, to tam pojedziemy już, nie? Dobra. Dobra, no to tam, kurde, zrobi się to wygląda, nie? Dobra, to ja lecę, nie? Okej. No dobra, niech Krzyku tam wszystko sobie spisuje, ja to nie będę stał i wiecie mu tam nad głową męczy dupę, nie będę jego. Niech on sobie wszystko spokojnie dopnie, co potrzeba. No nic, to poczekamy na niego w samochodzie. I chyba widzimy się z wami jeszcze jak będziemy... O, co, tylko otworzę furę. Widzimy się z wami dopiero jak będziemy już przy kolni, nie? Tak mi się daje, o, sobie siądę na tym. A, w ogóle siądę samochodu całego. O. Ale się trochę rozłożę się. Nie, no dobra. To co? Nie zatrzymujemy was. Ja tu oczywiście materiał przytnę, bo chciałem wam po prostu pokazać, gdzie jesteśmy z Krzychem, co robimy. I tyle. Także widzimy się już, jak Krzychu tam się zdecyduje. Znaczy, decyduje się, zostało w sumie chyba. Więc będzie czarne golfisko.
No i spoko. No to widzimy się na kolonii, nie? Także pozdro. Dobra, ludzie, słuchajcie, wracamy sobie. O, powolutku. Wracamy sobie właśnie już z salonu. Krzychu odebrał samochód, wszystkie papiery popisane. No i jadymy sobie, nie? Czy ja słyszę dobrze muzykę? A, słuchajcie, tak strasznie cichutko. No ale dobra. Więc tu już zajeżdżamy na gospodarstwo, zaraz tam z Krzychem pogadamy. Przy okazji właśnie wam pokażemy, co się zmieniło na gospo. Zmiany dosyć spora, bo doszło. Zresztą w sumie jeden nowy obiekt, dwa nowe obiekty, trzy nowe obiekty. Trzy nowe obiekty doszły, więc ciekawie to wygląda. Ale myślę, że wam się spodoba, nie? Także za chwilkę zobaczycie co i jak. Tak, siema YouTube, to już jest w sumie kontynuacja odcinka, nie? Wczorajszego, który nagrywali. Także mogę być tutaj w innych ciuchach. Ale także po prostu tak nagraliśmy odcinek wcześniej. Znaczy początek wcześniej nagraliśmy, teraz nagramy kolejny. Od jakby kolejnej części odcinka, więc o to się nie martwcie. Więc tak, napiszcie, że zaraz szybko się przebrał. No i słuchajcie, jak to wygląda? Proszę bardzo. Tutaj w tym miejscu już coś widzicie, jak to stoi, jak to wygląda. Tak samo tam. Okej, teraz sobie zejdziemy. A to się tylko sobie zgaszę maszynę. O, halo, siemano. Halo, siemano. Dobra, to co, pokazuj tego swojego klamota, to żeś nakupił tutaj, nie? Coś ty powiedział? Ja ci dam za klamota. Big klamoty, ej. No. No, big klamoty. Nie no, ludziska. To jest jeden wielki klamot. Co jak co, ale w końcu szefostwo na gospie jest. Ja się wożę klasykiem, przychód trochę poszedł nowoczesność, ale to fajnie właśnie, bo nas tak trochę kontrastują tej serii i bardzo fajnie. Cieszę się mega z tego powodu. Więc mamy taki nowy, stary nabytek z poprzedniego odcinka, mamy nowy nabytek od Krzycha, który dzisiaj sobie kupił. No i co, Krzychu ogólnie, ile to wyszło za ten golf? Bo ogólnie Krzychu kupił sobie golfa za swoje pieniądze, nie? Gdzieś tam odkładał i sobie kupił, więc z mojego konta, czyli z konta gospodarstwa nie są nic potrącone. To popadaj takim razie o nim, co to jest? Bo też tam chyba znaczy w tych samochodach. A ludzie by nie chcieli wiedzieć o nim coś więcej, nie? No to tak. Golf 7 GTI z 2014 roku. No. 2.0 benzyna, TSI. Mhm. 220 konia, nie? O kurde. No. Trzydrzwiowy. Trzydrzwiowy. No, niestety trzydrzwiowy. Otwórz niestety, klapę. Niestety. Można otworzyć klapę? Można, nie? Panie, patrz. Patrz ile miejsca. Ej, to ładnie zrobił ten golfik. Nie jest taki ten pierwszy lepszy, bardzo ładnie. Na klatkę do kotów będzie. A już widzę, przerestrowałeś na K1 siema. No jak? No więc standardowa kolonia po prostu i z ZMO24 miał być ZMDK, ale nie można było K wstawić, więc będzie tak. Kotki sobie jedzą wszystkie, matko bosko. No. I słuchajcie, też wam pokażemy coś innego, bo skoro mamy tutaj maszyny, nasze samochody, to coś dla nich też się szykowało, nie ukrywam, że coś też było szykowane wcześniej. No i co by to mogłeś zmieścić, skoro nie duże maszyny? No kurczę, blaszak. No idealna miejscóweczka na blaszak. Więc kosteczka jest wyłożona, proszę bardzo, są krawężniki tutaj, któreśmy posadzili sobie tujki, też tutaj ją dosadziłem w to miejsce, żeby tak ładnie już było. No i teraz to gospo wygląda tak po prostu, no schludnie, nie? Tu mamy zaparkowane będą samochody nasze dwa, a cała reszta to jest oczywiście gospodarstwo, nie? Więc bardzo spoko. Ogólnie blaszak pochodzi ze Szpakowa, z tej nowej mapki, którą tworzę z Jankuzem. Także już niedługo będzie pewnie on też na ModHubie dla was dostępny, jak tylko przejdzie testy. No i co? Może jeszcze pokażemy jak to wygląda. O, to zamykanko normalne, klasyczne. Jeszcze kłóteczka się pojawia. Także taka to rzecz, nie? To co? Wjeżdżamy chyba maszynami, bo na razie i tak nie ma co z nimi robić, nie? A trzeba gdzieś ruszyć zaraz w pole, nie? Pokazać nowy nabytek. Bo to nie wszystko. Dzisiaj naprawdę bardzo dużo zmian. Także, o, ja tu sobie odpalę swojego klamota. U mnie na szczęście jest automat, u Krzychu, u ciebie co jest? Manual czy automat? Mój automat. A, czyli w automacie mamy furki, okej. No i spoko w sumie, nie ma to się bawić z jakimiś tam, wiecie. Z jakimiś tam... Wygaska, DSG, skrzynka. O, widzisz. Tylko zgaszę swój, dobra, poczekaj. Dobra, powiem ci kiedy cofać jeszcze, ale w sumie twój krótki się zmieści raczej, nie? No dawaj. Spokojnie. Ło, panie, jeszcze rower można postawić z tyłu. Kamera cofania to wiesz, na spokojnie. Dawaj, no. Okej, czekaj, ja sobie tylko jeszcze wyjdę. Kamera cofania, mnie też jest kamera cofania. jak zobaczycie blacha gnie, to znaczy, że już wystarczy. No. No i fajnie. Ej, no super te furki wyglądają. Naprawdę ta kolonia nam się w końcu jakoś tak fajnie rozwija, że no jest Kongo, nie? Jest fajnie, także Merol to myślę pasuje perfekto. Wiecie, to jest taki... To jest takie coś, że ten samochód właśnie, ten Mercedes, to jest albo kupicie go za małe pieniądze, albo za ogromne pieniądze, nie? I to jest właśnie takie...
w pewien sposób fajny samochód, no i ktoś chciał coś nowego, więc też spoko, nie? Wyszło. Mojego chyba nie zamknę, bo ten Simplicity się tam buguje, nie? Chyba ta. No to będzie mnie otwarte, będzie się wietrzyć. Ale propos nowych nabytków to nie wszystko. Bo przechodzimy sobie dalej. Ej, jakoś... Kamerka jakoś tak krzywo, słuchajcie. No i dobra, słuchajcie, jaka nowa prasa? Bo stara oczywiście jest sprzedana, bo nagram to odcinkiem za prasę, ktoś dzisiaj jest 31 maja, jak to nagrywamy. 31 maj. Zobaczcie te publikacje tego odcinka i napiszcie w komentarzu, ile minęło dni. Taki challenge dla was, jak ktoś trafi z tymi rzeczami, to na wam serducho, nie? A tymczasem nowa prasa, oczywiście prasa to jest Gali 9250 SL, która robi no 150 kiberki, tak jak chcieliśmy. Niestety wszystkie prasy, które były na Woodhubie, fajne prasy, które by to pasowały, albo robił 125 albo 180, nie? I wszystko kurde na nic, albo za nowe było, albo za stare, albo za nowe, albo jakieś jeszcze inne, nie? Więc ta prasa jest taka jedyna stara w miarę prasa, która wygląda jeszcze ok, ale robi już duże belki, bo nie chcemy jeszcze taką nową technologię, nie? Więc fajnie, że takie coś jest. Tu ciągle czekamy na serwis Masaya, bo już tam trochę lakier schodzi. Dalej wałek tu nie działa. A biały, jak to oglądasz, to słuchaj, ja ci powiem tylko jedno. Byś mówili dwa tygodnie temu, albo trzy nawet, że nie, 21 to ci podeślę, spokojnie. Białego nie ma. Więc będzie oczywiście przemalowany, będzie zrobiony serwis cały, no i wiadomo, jak to sprawa wygląda. Odnośnie kredytu, sprawa jeszcze jest taka, że mamy 90 tysięcy. Wiadomo, blaszak, prasa, i jeszcze dwie nowe rzeczy, które są z tyłu, zaraz wam pokażemy. To co, może chodźcie, zobaczymy, nie? Co mi jest jeszcze z tyłu, pokażemy ludziom. Bo dzisiaj pracy też mamy sporo. Ale dzisiaj sobie spoko, bo tylko popracujemy sobie to jedno poletko i drugie, będzie git, nie? W ogóle widzimy się teraz w lipcu, jakby nie było, więc mamy lipiec. No i proszę bardzo, stoi już tu elegancki silos, wymurowany. Elegancki, wymurowany, aż sobie ręka spełzają. No, tu jest prawie, nie, z 1,90 chyba to jest w miejscu? Jakoś tak, wysokości, nie? Także dosyć sporo, albo... Stań krzychu, ile ty masz wzrostu? 1,80 m. No, z 1,80 m co będzie, no, jakoś tak. No, w sumie, no, z 1,80 m to by było. Tak patrzę, myślałem, że będzie trochę więcej, ale okej. No, więc taki silosik tu powstał. Duże, masywne ściany, żaden się nic nie wysypywało. Wiadomo, to trzeba to zabetonować. Ale jest, to ważne. Oraz coś ciekawego też, co tu zaraz chwilkę zobaczycie. Przestawiłem płot, tak, żeście nie prosili. Mówili, przestaw płot, bo macie mało miejsca na gospo. I tak też zrobiłem. Płot przestawiłem sobie w tą stronę, że tu trzy przęsła poszły na kącie prostym i tutaj do końca zrobiłem aż do tego budynku. Jestem ciekawy, jak tu z działku sąsiada Jetera. Czy żeś geodetę zamawiał? Nie, jego się działka kończy akurat na tym, więc my się zostawiliśmy, nie? A tam jest działka już tego gościa. Także perfekto, zmieścił się tutaj jeszcze płytonobornik, zmieściła się płytonobornik, która ma już 6000 litrów, także spoczko. No i git, tu jeszcze jesteśmy na jakieś krzaki, po jakiejś posadzili drzewa, bo tu póki co nic się nie buduje, więc uznałem w taki to sposób, że to będzie trochę coś zarośnięte, nie? Jak wygląda sprawa z tym? 150 tysięcy jeszcze mamy litrów, no to myślę, że starczy do kolejnych akcji kukurydzy. Dobra, to co, Krzychu, ja nie zatrzymuję, bo ruszamy dzisiaj z nowymi nabytkami w akcję, znaczy Krzychu właściwie starym nabytkiem, czyli z grabiarką naszą rusza, a ja sobie siadam do Masajka i biorę nową praskę. I tam sobie troszkę popracujemy, nie? Także okej, ja sobie siadam. Okej, jest spoko? Jest spoko chyba. Jakoś sobie trójeczkę tutaj wbiję może. No, więc ja się tutaj tym nie jeździłem. Wiecie co? Mam wrażenie, że chyba muszę sobie zresetnąć pana Irtraka. Dajcie mi chwileczkę. Ale tak to jest, jak się troszkę gdzieś tam pozmienia. O, może tak sobie lekko zrobimy? Czekajcie. O, teraz jest super. No. Więc fajowo. No i kurczę, mega cieszę się, że właśnie w końcu będziemy mogli sobie troszkę popracować tą praską, robić te 150, bo już tak długo na to czekałem, a niestety wcześniej nie było jakby opcji. Tu już widzicie, mamy wszystko do koszenia, więc roboty co nie miara. I tym wszystkim będziemy zająć się po trochu, bo tak nie chcę robić, że teraz dziwa, potem to, potem tamto, tylko tak wiecie, raz to, raz tamto, żebyś też się tą robotą... O matko. Nie znudzić za bardzo, nie? O, akurat będzie zrobić tylko Krzycha, bo Krzych to będzie prasował, znaczy zwijał, a my to będziemy prasować, nie? O. Elegancko obok siebie. Fajna robota tego, jak to się mówi. O, tutaj powolutku trzeba, bo tutaj może zabrać. Mówiliście też mi tej widzowie na Twitchu, na streamkach, że żebym po prostu uważał z tą prasą, bo ona ma strasznie wąski podbiarak i nie łapie tak do końca. No zobaczymy, jak będzie. Na razie z tego co widzę jest ok. Też fajnie, bo leci sobie 17 na godzinkę, więc w miarę spoko, on miał 16 domyślnie. Ja troszkę tutaj podkręciłem, żeby właśnie było lekutko tego więcej. No i chyba teraz nawet jest nie najgorzej.
Jeszcze 2 litry? Dobra. Zobaczymy, czekajcie, zobacz jak to w ogóle wygląda tabelka, jak to zbicie jest ogarnięte. To jest 150, tak? Dobrze mówię? Jeszcze bela. Czy ja mam ustawione sowieckie piątki? Nie, no jestem walnięty. Zbicie złe było. Sowieckie piątka była ustawiona, nie? Dobra, już będzie 150. No ta, wiecie, to znowu prasowiec. Trzeba ustawić ją pod siebie, uczyć się, a jeszcze nie ustawiałem, także już chyba... Kurde, bez podmiaraka podniesionego chyba za wiele nie uda mi się poprasować. Dlatego może ten podmiar jednak opuszczę. Okej. Okay. Nie wiem, czemu w ogóle głową ruszam, skoro i tak jestem trzeciej osoby, nie? Ale mniejsza. O nie, ta pasa z 19? Tak, 19. Właśnie miałem na serii z czarkiem. Także jestem ogólnie do niej nastawiony raczej pozytywnie, bo wiem, że już na niej grałem wcześniej i ona jest spoko. Wyszła też jako chyba jedna z pierwszych prac do Farminga 22. Niestety, alternatywy po prostu brak. Oprócz starej rozklokotanej Sipmy, no raczej sensu nie ma kupować Sipmę po New Hollandzie, nie? Chcieliśmy kupić coś takiego już trochę większego, to gabarytowo, żeby to choć wyglądało na jakiś rozwój, a nie tak, że kupujemy coś mniejszego. No, teraz już widać, że jest 7,5 tysiąca bierze. Paka teraz. Jezu, krzyku, tabelka to jest ogromna. Ale spoko, fajnie, że mam już. Fajnie, że jest ta beleczka. Już są te nowe porobione, także super sprawa. Dobra. W sumie źle podjechałem, bo mogłem zjechać z drugiej strony. No się. Bo tak wyjdzie mi, że wyjeżdżam. Czej, niedobrze wjadę, dobrze, akurat skończę tam. O Jezu, po to 4 mamy te. A nie, 5, bo tam jeszcze jest piąta wersja. Aż piąty pokos, nie? Także fajnie, no i co? Po pierwsze, jaki jest plus tego, że mamy teraz 150 belki i sowieckie piątki? Po pierwsze, mniej tych belek jest. Po drugie, belki są mają większą objętość, przez co nie musimy się co chwilę bawić z paszowozem, tylko wrzucamy jedną belkę tego, jedną belkę tamtego i mamy wszystko już ogarnięte. Nas nic nie interesuje, chodzi o to i ładujemy paszowoz do pełna, więc oszczędność czasu na pewno, bo nie musimy robić więcej kursów, tylko robimy mniej kursów, nie? Do obory. No tak. No, i tylko minus taki, że nie mamy czym tego zbierać. Po prostu w sensie nie chodzi mi o widły, tylko chodzi mi o to, że nie mamy w ogóle żadnej przyczepki, którą możemy zbierać. Więc trzeba pewnie się niedługo będzie za takie coś zaopatrzyć, jakby właśnie taką dużycę do belek. Chociaż kolonia sama w sobie jest taką mapką, gdzie tu wszędzie blisko jest, nie? Ale jednak, no po jednej belce jeszcze po dwóch nie będę woził, nie? Dlatego tak właśnie pasowałoby to ogarnąć. No jak on chcesz. No, właśnie trzeba jakoś płacić, nie? Duży co do belek, no bo wiesz, inaczej tego nie będzie sensu tak ogarniać, nie? Mm-hmm. Cześć Luxonik, siemaneczko, witam wszystkich, to fajnie, że żeście wbili i się witacie. Cześć Jan Ksienek. Kto się jeszcze nie witał? Bo to mamy odcinek, to się możecie przywitać, nie? W sensie to jest taka kolejna część odcinku, nie? Bo wcześniej, ile on trwa? 13 minut, tam to trwało ile? Z 5? No, to gdzieś trzeba 5 to odjąć, nie? Daniel, siemaneczko, cześć Kubacy. Witam, fajnie, że jesteście. No tych belek będzie naprawdę jak na receptę, ale to super, nie? Bo mnie nerwica brała z tym, że tyle tych belek jest i tyle się tego robi, nie? Więc to na pewno plus. Ogólnie też pod odcinkiem sobie spracowałem, zwałowałem sobie łąkę tamtą dużą, więc krzyknąć się ma tylko to do roboty i potem właściwie no, chyba firehunt, nie? No. Mapka, wykrzyknik mapa na czacie. Cześć Max, witam serdecznie, cześć Elok, cześć Kolorek, cześć Lightstorm Ness. Jan, witam. No i Agro Ursus. C360 oczywiście, rzecz jasna, bo kto by inny. Witam. Tu sobie fajnie kukurudza rośnie. A, i słuchajcie, mamy też ambitny plan już niebawem zakupić dwie nowe działki, jak chodzi o pola, bo kupiliśmy sobie teraz ten rzepak tutaj, fajnie on oczywiście jest. Będziemy ciąć te drzewa, na pewno już po żniwach. I za kasę, którą wytniemy w sensie z tych drzew, myślę, że będzie wystarczająco tyle, żeby można było po prostu kupić kolejny kawałek ziemi na tej mapie. I będzie to coś fajnego, bo to będzie taki trochę swego rodzaju... Kupimy dwie działki, które połączymy w jedną, ale z trzecią i potem jeszcze... O Jezu, zobaczycie w ogóle jak to będzie wyglądać, nie? Ale mamy coś w ogóle... Mamy porąbany pomysł na pola, nie? Teraz to co widzicie z polami tutaj, że mówicie, ale fajna poletka macie na tej kolonii, super w ogóle saving. To jak zobaczycie teraz co planujemy, to wam kopary po prostu padną, bo nam będzie na wygodnie się jeździło po tych polach, a dwa, że będą na pewno one większe, nie? Bo tu chodzi o to, żeby te pola sobie powiększać, także kolonia przychodzi no po prostu glow up, nie? No ale to zobaczycie, nie? A co na 55 rośnie? Tam chyba... A, tam jest sojka. A sojka kiedy się kosi? Może wy wiecie? W czerwcu gdzieś chyba? Nie, w czerwcu nie bez sensu to było. Sojka gdzieś tak w miarę późno, chyba nawet wrześniu by było, nie? Jeszcze chyba w wrześniu.
No także będziemy mieli znowu pracę dużo, jak chodzi o orki i tak dalej, ale to no warto, myślę, odda na pewno, nie? To wam gwarantuję, bo sporo się mapka też zmieni teraz. Więc dużo prac będzie takich do poogarniania. Ja pewnie wam te wycinki drzew trochę ominę w taki sposób, że raczej zobaczycie po prostu już wycięte drzewa potem po odcinku i tyle, a nie, że będziemy robić to na lajcie czy coś. Czy na lajcie tak, ale nie będziemy robić tego na odcinkach, bo to trochę też tak było bez sensu troszkę, nie? Także cześć Płótka, witam Bugger, Badger X Gaming, Badger. Mi się to każe z Wiedźminem, to było chyba Wadger. Wadger oznacza Wiedźmina w języku elfów, z tego co kojarzę. Jak ktoś jest fanem, to pewnie wie, o co chodzi. Wadger, albo Wadgern? Jakoś tak chyba to było, nie? Może... No, jakoś tak. Coś takiego. No, ale nie, ta praska, tak kurde, fajniutka ta prasunia jest. Naprawdę. Mega się jaram tym, że właśnie coś mam nowego i ten rozwój ciągle jest. Lubisz Pogoń Szczecin? Ja nikogo nie poganiam, nie? Nie chcę, każdy robić w swoim tempie. Krzyku tam też nie chce mnie robić powolutku. A nie, żadnego szczęścia nie będę poganiał, nie? Skończyłeś już? Tak. Elegancko, no dobra. Ej, to jak masz w sumie teraz trochę wolnego, bo ja... Możesz po jednej belce? Nie. Możesz uprzątnąć miejsce na belki właśnie tam na tej planecie. I przy okazji nakarmić się, znaczy posilić krówką, wiesz, bo ja tam nie ścieliłem. Spoko. Więc sam weź sobie ciągniczek i tam sobie powóź belki, tak nie, że spokojnie to wyszło. Bo ja tam nakarmiłem już na fulla z rańca samego, więc powinienem tam na dzień starczyć albo dwa. A właśnie dawałem słomy, nie? Będzie tam po prostu wypadł z głowy, także możesz tam zobaczyć. Spoko. Też masz taką praskę w 22? No widzisz, Szymon, ona spoko właśnie. No mi też się podoba, że jest na 150, nie? To jest bardzo fajna rzecz. Jak chodzi o te maszynki. Więc superancka sprawa, nie? Ale strasznie długo owija, nie? W sensie... No. Może nie strasznie, ale owija trochę długo, nie? I bo to i tak jest spoko. Dobra, tu będzie git. Ja proszę pana, że tak wyjeżdżam na ten, ale wie pan, zapierdzielę robota, no krowy nie poczekają, rozumie pan, nie? Okej. No, on ma pierwszeństwo. Oj, może i ma, no mniejsza o to. Co do żniw, jeszcze planuję jakieś dwa odcinki na pewno, bo mieliśmy żniwa tego barleja. Będą jeszcze żniwa pewnie pszenicy, no i tam jakieś żniwa jeszcze rzepaku. Na pewno na nowym polu będę chciał wam pokazać, jak to wygląda. Także to zobaczycie już w kolejnych odcinkach, nie? Okay. Ale muzyka jest elegancka, gra. Muszę sobie zbindować teraz na moim... W tym sajteku właśnie, bo na button boxie miałem zbindowany przycisk pod zmianę muzyki, ja tu niestety nie mam. A trzeba ten ogarnąć, żeby było. Fajny live, a dziękuję serdecznie, to jest live połączone z nagrywaniem odcinka, nie? Więc tak sobie to ulecimy. Ale nie, serio wam powiem, nagrywanie odcinków na live'ie to jest taka dobra rzecz. W sensie, jak chcę zrobić jakąś niespodziankę, to trochę lipa. Bo na przykład widzicie, co się teraz dzieje 31 maja, a YouTube zobaczy to dopiero za, nie wiem, 2 tygodnie? Co nie? Więc trochę tego to będzie śmiesznie. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że teraz jest ok. Zobaczcie, co będzie, na przykład, nie wiem, pod koniec czerwca, kiedy ja będę nagrał odcinki na sierpień, nie? No to już... To już w ogóle będzie Kongo, bo ludzie... A w sumie to mnie spoko, bo ludzie do tego czasu zapomną, co było na tym odcinku nagrywane, nie? Nie, no ale masakra. Myślę, że tak do 140 odcinka udałoby się to nagrać. Tam jeszcze teraz ciśniemy to w serię z osady. No i tam jakiś work in progress się pewnie pojawi, jeden odcinek, nie? Więc troszkę tych na zapasu odcinek, znaczy Working Progress akurat wrzucę od razu, bo to jest takie dość ważne, żeby to było na bieżąco. Muzyka trochę jak w Układzie Słonecznym, nie? Brzmi taka miszna tego. O, okej, okay. No i fajnie pasuje. Ale wiesz co, w sumie Krzychu? Jak ja to będę, no. Bo teraz będziemy zrobić jakieś żniwa tam rzepakowe w kolejnym odcinku. To żeby no. Też nie było tak w sumie trochę nudno. To jak ja tam będę ogarniał, to mógłbyś w sumie belki tej powozić, nie? Gdzieś tam, pojedynczo. No bo wiesz, jak ja miałem wszystkie belki zwalić samemu, to mi nerwica chyba zjadła, nie? A ty tam sobie wiesz, ja będę robił jedno, to tam nikt nie patrzy, co robisz, to wiesz, jak sobie tam belki pozbierasz, tak no spokojnie, nie? No to wiadomo. No. A więc będzie, myślę, że git. Pod Beskidzie? O, widzisz. Nie, a tak serio, jeżeli chodzi o te właśnie kluby i tak dalej, ja się totalnie na piłce nie znam, więc nie będę się na ten temat wypowiadał, bo nie chcę kogoś obrazić albo coś, dlatego po prostu
no nie znam się i tyle, nie? Nie mam jakiegoś takiego swojego ulubionego klubu, bo po prostu tego nie śledzę. Jak mi zapytali oczywiście o ulubione w Formule 1, nie mam problemu, od razu powiem, że to jest Haas, a potem jest Ferrari, także tak to mnie wygląda, nie? Jakby co? Jakby ktoś zapytał jakieś rzeczy sportowe, nie? Zresztą bardziej motor sport, no, ale sport to sport, nawet może być i motor, nie? Okej. Więc podjedziemy. Troszkę tu będzie trzeba jeszcze, myślę, po odcinku raczej, bo nie znam, że tego całego na odcinku karnąć. Pozwijać sobie tam te drogi, bo tam właśnie zawsze problem był, że leżało dużo tego siana na drodze, nie? Panie kiedyś do mnie... Okej, spoko. Jak będę chwilkę wolnego gdzieś tam na jakieś nudy będą na streamie, to możemy wpaść do widzów na kanały, nie ma problemu. Odcinek jutro. No dzisiaj jest 31 maja, tak? Tak jest, dokładnie, dzisiaj to mówiłem. Więc 1 czerwca wychodzi odcinek setny z podwórka kolisty, na którym spłacamy kiedy zarabiamy dużo i skupujemy prawie pół roku, bo tam chyba zaczęliśmy od grudnia czy od listopada? Od listopada. Chyba tak. Listopad, no to grudzień jeszcze będzie, styczeń, luty i marzec, nie? To 5 miesięcy żeśmy skipnęli, nie? Na tym jednym odcinku. A to bardzo fajny odcinek, taki właśnie sprzedażowy, dużo rzeczy tam właśnie informacyjne. No i po tym odcinku miał być następny odcinek save, ale będzie jednak specjalny odcinek odnośnie tego save'a, żeby wszystko było jasne, w jednym miejscu. I ja tam ludzie będą pytać, gdzie jest save, to powiem, jest odcinek taki specjalny od tego, a nie tam, że szukajcie sobie w konkretnym momencie odcinka, gdzie tłumaczyłem jak brać save'a, tylko raczej będzie po prostu odcinek jeden konkretny, nie? Typowo pod ten save, żeby się nic nie myliło. Też jak widzicie w ogóle, my sobie trochę tutaj czasu skipnęliśmy delikatnie, bo tutaj... Znaczy ja się zarąbałem, bo powinniśmy to zrobić w czerwcu, w sumie tą robotę. Ale zrobiliśmy to jednak teraz w lipcu, bo właśnie jak mówię, zarąbałem się z czasem, za dużo po prostu dni skipnąłem, no i przez to trochę tam trawa tutaj urosła, ale w sumie tak jak patrzę na to, nawet ta łąka wygląda lepiej, jak jest taka porośnięta, niż taka byłaby zwykła, nie? Więc nawet to spoko jest. Ja w ogóle myślę, że czas nawet by było mi zmienić teksturki sobie tego siana. I tej trawa w sumie jeszcze jest okej, ale siana bym musiał zmienić, bo siana w ogóle tak nie wygląda w realu. I chyba zaraz nawet sobie, może teraz nie zaraz, no ale następnym razem sobie to zmienię. I wszystko byłoby spoko, nie? Agro Ursus, nie spam tak, wiesz co, ja ci może zapewnię odpoczynek, dobra? Widzimy się 10 minut, żebyś tam sobie przemyślał na pewno wszystko, czy okej jest w rodzinie. Bo to jest spam po prostu, nie? A czy mam podesłać 60? No jak widzisz, 60 nie mamy już, nie? Więc nie podeślę. I mamy też sobie taką... Nie, my chyba akurat mamy 60 z Kings modu, nie? Po prostu pobraną zwykłą. 60? No, to w sumie mieliśmy wcześniej, nic się nie edytowaliśmy, nie? Nie chyba. Bo czyli... to było i tak 4x4 po prostu, no nie? Tak, tak, no więc nic nie robiliśmy. No, więc ona jest normalnie dostępna. Siemaneczku Matego, witam serdecznie. Jest elegancko dostępna i także też i ty, słomy ma już ten... Krowy mają tak? Słomę już zapewnioną, o. No i super. Odwrotnie. Zapewnioną mają. Dokładnie. No to spoczko, bardzo fajnie. Ja tu właśnie kończę prasować. Znaczy nie wiem, czy skończę prasować to dzisiaj na odcinku, raczej tak się pożegnam w trakcie. Bo nie chcę robić tasiemca, dzisiaj jeszcze mam sporo roboty. Bo chcemy... No ja bym dzisiaj ze Krzychu z dwa odcinki nagrał, nie? Tak myślę. No, no można, byśmy, nie? Na byśmy dzisiaj skończyli żniwa, to byłoby spoko. Już 19.04 dopiero jak to nagrywamy, to jeszcze dużo czasu, na pewno mamy 3 godzinki do końca streamka. Także git. No i co, ogólnie blisko jaram się pewnym projektem moim takim, bo w sensie tak, rozpoczynamy teraz czerwiec, w sensie wy już ponieważ ten czerwiec, jak coś wpadajcie, bo na Twitchu są streamy rano od 9 do 12, a na YouTubku są streamy od 18, 19 do 22 tak mniej więcej, więc streamy teraz będę robił dwa razy w jednym dniu. Tylko na jednym streamie robimy jedną rzecz, a na drugim streamie drugą. Czyli rano robimy sobie mapkę, coś tam dubiemy, jakieś tam gadanko takie luźne. A wieczorkiem właśnie sobie gramy na naszych save'ach. Na podwórku, kolonisty i na osadzonym w długach. Więc zapraszam serdecznie na te streamy na Twitchu, bo tam trochę więcej informacji o mapie się dowiecie. Takie dodatkowe bonusy, coś czego jeszcze nie, powiedzmy nie mówiłem, albo jakieś moje przemyślenia. Albo nawet w sumie razem byśmy tworzyli tę mapę, bo jak wiecie, zwykle jak mam
jakieś streamy z mapy, to widz, jakiś jeden z drugich wpadnie na fajny pomysł, który potem właśnie mapy wykorzystujemy. I ze Spokiem było właśnie też tak samo, bo pytaliście, znaczy mówiliście, dawaj zrób tam jakąś inną drogę albo coś tam. I tak sobie doszliśmy do wniosku, że jednak zrobimy fajny asfalt, który wygląda super, potem jeszcze zrobiliśmy drogę polną. I to wszystko właśnie dzięki wam, nie? Więc macie ogromny wpływ na całą mapę. Więc wpadajcie te streamki rano, bo samemu nie chce mi się siedzieć. Wiem, że wtedy macie też szkołę, ale to jest taki czerwiec już w sumie, więc jak to właśnie dzisiaj ktoś pisał, to też taki dzień, jest taki miesiąc, gdzie raczej większość już ma ocenę wystawioną, albo za chwilkę będą mieli tę ocenę wystawioną. No i może sobie pozwolić rano wpaść tam na te 3 godzinki, nie? Bo to dłużej tego streamka nie będę robił, nie ma też co zamulać, nie? A rano myślę, że to będzie fajny taki vibe, wiecie, poranny, jakąś herbatkę tam przy kawusi, wiecie, co chodzi. No tak, zobaczymy, czy to się uda i coś czemu w sumie po co to robię, bo po prostu się nudzę, nie? Nie mam na razie jakby takiej weny trochę do tego streamowania, trochę wiem już, że potrzebuję iść na to przerwę i dlatego już ona niedługo nastąpi, a jednak fajnie by było sobie troszkę też, jak mówię, odpocząć, więc zamiast robić długie posiedzenia na lajcie, to po prostu zrobię sobie 2 razy krótsze streamy i myślę, że będzie też spoko, nie? Ale jak to będzie, to zobaczycie sami, zapraszam serdecznie na Twitcha jeszcze raz do mnie i w sumie jak już tak zapraszam, to zaproszę do Krzycha. Krzychu, może też zaprosić do siebie. O! Krzychu, masz 5 sekund na opisanie swojego kanału. Czas start. Mój kanał. Nie, no co, zapraszam do mnie na kanał, nie? Wbijamy za niedługo 2000 subskrypcji. O, proszę. Już została jedna subskrypcja, możesz być akurat ty. Nie, no. No tak. Szybko to idzie, ja sobie widziałem 1300. A ja mam 1400. A, tak? No. Już masz 1400? No. Teraz będzie 1500. No nie, no mam już. Co ty dupisz? No ta. Kurde, go raz. Krzysztof mi imponisz, naprawdę. Jak się robi dobry content, to... A, no ta. Content creator. Ta. Tu mogę nam to zabrać, czy nie bardzo? Tak właśnie myślę, że chyba nie bardzo. No, tam jest taki trochę problem z tym. Ale dobra. Bo wiecie, się kończy farmont, nie? No, także trzeba też pomóc w płaść jak najbardziej, jest wszystko w opisie, tak samo jak do autora MF-a, tego, o którym teraz siedzimy. Pytasz ciągle MF-a, kiedy MF, kiedy MF, niestety sam tego nie wiem. Biały też chyba tego nie wie za bardzo, bo on tego ostatnio się bardzo ciąga, bo mi już na przykład czwarty dzień testują na konsolę moje paczki na szpakowo. No i tak trochę nie wiem, kiedy w końcu to skończę testować, nie? No ale zobaczymy, może już niebawem będzie ten czas, kiedy będą... Wszystko wiedzieli, co jest 5, nie? Dobra. Jak szybko na gaz podjeżdżam już? Jak coś? Spoko. Ej, w sumie to teraz będziesz mógł nawet ten dokończyć prasowanie, bo tam 2 pola będą do prasowania. I łąka, i tamte, nie? Berki. No, no, no. No, więc fajnie będzie odcinek w sumie teraz, bo nawet nie ma co chyba zwlekać, nagrywam drodze kolejny, nie? No, oczywiście. No, to raczej będzie spoko, myślę. Także ja sobie tutaj tylko tak zjadę. A na ten drodze stanę w sumie, okej. Okay. I tak się tutaj pożegnamy, więc... nie to, tylko to. Okej, okay, super sprawa. Wpadniesz tutaj, Krzychu? Potem. O, jesteś już, super. Jestem. No to jeszcze, dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał i ta praska też oddaje. Tak samo jak nasze maszyny i całe gospodarstwo teraz zostało takiego lekkiego glow-upu. A w sumie może tam się jednak pożegnam. Chodź, Krzychu. Bo tam to wygląda ładnie jednak. No zobaczcie, teraz no, to wygląda w taki sposób, że... Teraz tak to wygląda fajnie po prostu, nie? Że tak to, wiecie, fajnie ogarnięte, że jest taka nówka, nie? Wiecie, garażek, tu są fajne tujki posadzone, no super sprawa, nie? No, także dziękuję serdecznie za odcinek, za uwagę waszą, zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, trzymajcie się, no i cześć, pozdro, pa, pa. Siemano.